Ponad 10 stopni Celsjusza i piękne słońce to znak, że wiosna tuż, tuż. Ale razem z nadejściem wiosny czekają nas także przykre obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest koszenie trawnika. Dziś chcieliśmy zaprezentować Wam Ridera RC318T, dzięki któremu koszenie stanie się przyjemnością. Zainteresowani, to zapraszamy do obejrzenia tego materiału. Urządzenie to łączy ze sobą zalety klasycznego ridera, jaką jest ogromna zwrotność dzięki przegubowej konstrukcji układu kierowniczego, no i najlepsze efekty koszenia dzięki zastosowaniu układu tnącego przed pierwszą osią. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że trawa przed skoszeniem nie jest przygniatana przez koła, jak to się dzieje w przypadku traktorków. No i dzięki zastosowanemu 300-litrowemu koszowi na trawę urządzenie daje możliwość zarówno mulczowania, jak i zbierania trawy do kosza. Zmiana systemu koszenia odbywa się za pomocą jednego przycisku. Tutaj mamy cały panel kontrolny maszyny, bardzo fajnie dostępny. Mamy dźwignię od obrotów, mamy tutaj ten panel sterowania, o którym wspominałem, gdzie zmieniamy metody koszenia. Tutaj kosiarka również sygnałem dźwiękowym i śledczym informuje nas o przepełnieniu kosza, a za pomocą tego przycisku opróżniamy kosz bez siadania z urządzenia. Tutaj dźwignia regulacji wysokości koszenia, no i dźwignia do opuszczania układu tnącego, która od razu uruchamia noże. Tak jak wspomniałem, pojemność kosza to 300 litrów. W przypadku traktorków Husqvarna z silnikiem jednocylindrowym mamy do dyspozycji 220 litrów pojemności. W przypadku traktorków dwucylindrowych ten kosz ma 320 litrów pojemności. Natomiast dzięki technologii ACTech, która kompresuje bardzo mocno te ścinki, powoduje to, że ten kosz jest zapełniany w 100%. Przy koszeniu wilgotnej trawy po wysypywaniu z kosza wylatuje wręcz taki naprawdę ubity snopek trawy. Tak jak wspominaliśmy, ten kosz można opróżniać z pozycji operatora, nie trzeba schodzić z urządzenia, więc to jak gdyby ogranicza bardzo mocno czas potrzebny na opróżnienie kosza, co też przyspiesza sam proces koszenia. Przegubowy układ kierowniczy, tutaj też warto się na chwilę zatrzymać. Może pokażemy od spodu, jak to wygląda. Urządzenie jest przegubowe, składa się w pół, dzięki czemu jest bardzo zwrotne. Tak jak w przypadku wszystkich innych riderów. To umożliwia tak naprawdę koszenie bardzo dużej ilości procentowo całej powierzchni i zostawia bardzo małą ilość trawy do koszenia, do dokończenia koszenia na przykład zwykłą kosiarką czy podkaszarką. Układ tnący umieszczony z przodu, zobaczcie, że jest on stosunkowo niski, co pozwala na dokaszanie pod jakimiś płożącymi krzewami, czy pod tujami, czy innymi iglakami, bez konieczności dokaszania pod kaszarką, czy jakąkolwiek inną maszyną. Noże załączają się automatycznie po opuszczeniu układu tnącego. Zdecydowana większość riderów firmy Husqvarna jest przeznaczona do mielenia, czyli mulczowania trawy. Natomiast model RC318 i RC320 TS-AWD są to dwa modele riderów posiadające kosz. Jeżeli chodzi o trendy, to zauważyliśmy wzrost sprzedaży riderów. Nie wiem, czy jest to związane z tym, że coraz więcej osób przekonuje się do mulczowania zamiast zbierania trawy do kosza. Właściwie to jesteśmy ciekawi. Może dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda u Was. Czy tą trawę jednak zbieracie do kosza, potem gdzieś magazynujecie, czy wolicie tą trawę mulczować. Korzystając z okazji, że mamy w górze kosz, przejdźmy może do silnika. Jednostką napędową Ridera RC318T jest silnik Brixa o oznaczeniu 7200. W tej maszynie jednostka emituje 17,1 konia mechanicznego. Jest to silnik dwucylindrowy w układzie widlastym. Moc jest naprawdę wystarczająca, tym bardziej, że jest to moc znamionowa tego urządzenia. W dawniejszej nomenklaturze Brixa ten silnik był oznaczony jako jednostka 20-konna. Druga i trzecia cyferka w przypadku tych silników oznaczały moc silnika. Napęd przekazywany w tym modelu jest na tylną oś, natomiast ta oś jest wachliwa, co zapewnia jak gdyby kontrolę na pochyleniach i sprawia, że urządzenie się nie zawiesi, tylko będzie podjeżdżało nawet pod jakieś bardziej strome zbocza. Dzięki możliwości przystawek takich jak pług do odśnieżania czy szczotka obrotowa z urządzenia możemy korzystać przez cały sezon. Dodatkowo urządzenie z tyłu wyposażone jest w zaczep. Zaczep swoją drogą taki sam jak w innych riderach. Zaczep, który jest dedykowany do ciągnięcia przyczepki czy przystawek typu wertykulator, skaryfikator, czyli przystawek do pielęgnacji trawnika. Z
Za chwilkę ustawimy urządzenie tnące do pozycji serwisowej. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. Spójrzcie i zwróćcie uwagę na to, jak ta trawa jest transportowana do kosza. Nie ma tej możliwości zapchania się, tak jak czasami to się zdarza w traktorkach, jeżeli kosimy mokrą trawę, ze względu na to, że ta trawa jest podawana przez taką śrubę ślimakową. Dzięki temu też jest w tym koszu bardzo mocno kompresowana. W tej chwili zaprezentuję Wam, jak ustawić urządzenie tnące do pozycji serwisowej, która umożliwia chociażby kontrolę noży albo dokładne wyczyszczenie deka po zakończonym koszeniu. W pierwszej kolejności odpinamy zaczep, zdejmujemy osłonę paska. Przechodzimy do zdjęcia pasa napędowego. Następnie musimy wysunąć ten bolec od regulacji wysokości koszenia. Tu jest taki nawet dedykowany zaczep na niego. Podajnik ślimakowy jest odblokowany, więc możemy wysuwać urządzenie tnące. A, paseczku, chodź tutaj. Mamy tutaj system trzynożowy, ten najmniejszy nóż i dwa główne noże, które obracają się tutaj do środka, nagarniając trawę, a tędy ta trawa jest zbierana przez ślimak. No jak jesteśmy w tym miejscu, myślę, że warto dodać, do zakupu takiego urządzenia zgodnie z promocją dokładamy myjkę ciśnieniową Husqvarna PW360. Urządzenie, które na pewno przyda się w każdym domostwie, chociażby do wyczyszczenia układu tnącego po pracy. Jeżeli chodzi o cenę urządzenia, to możecie ją sprawdzić na naszej stronie internetowej, chociaż na pewno pojawią się komentarze, że urządzenie jest zbyt drogie, czy nie warte swojej ceny, nieważne. Pamiętajcie o tym, że każdego rajdera, każdy traktor, czy każdy sprzęt możecie u nas nabyć w 10 czy 20 latach 0%. Jest to prawdziwe 0%. Dodatkowo możecie skorzystać nawet z opcji leasingu na naprawdę korzystnych warunkach. Jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące tego czy jakiegokolwiek innego modelu, pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji. Możecie kontaktować się z nami poprzez media społecznościowe, poprzez maila, a nawet telefonicznie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.